Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Rasiewicz-Żegała i prowadzę dzisiaj audycję Operacja Styl. Mam wielką przyjemność dzisiaj rozmawiać z dwoma artystkami. Jedna jest projektantką biżuterii, nazywa się Dominika, a druga makijażystką i nazywa się Olga. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać i rozważać, jak powstaje piękno, jak możemy go wydobyć z siebie na zewnątrz. Ze mną już mamy gotowych gości. Dominika. Witam serdecznie. Olga. Ja również witam wszystkich. Obie są estetkami, bardzo lubią piękno. Jedna jest makijażystką i tworzy piękne makijaże na osobach, natomiast Dominika jest projektantką biżuterii wnętrz. Obie tworzą swoje marki. Są to osoby bardzo prężne, przedsiębiorcze, a przede wszystkim otwarte na piękno. Dziewczyny, gdzie możemy szukać detalu piękna w codziennym życiu? Przyznam szczerze, że detal możemy znaleźć wszędzie i jeżeli chodzi o moje prywatne inspiracje do projektów, to one zaskakują mnie. Spotykam je na co dzień w bardzo nieplanowanych momentach, więc ważne jest obserwować różne rzeczy, czy to jest natura, czy to są przedmioty codziennego użytku, ponieważ ornament, kolor może nas zaskoczyć w takich małych, drobnych szczegółach wszędzie. I to bardzo często gdzieś zostaje mi w głowie i takie piękno uchwycone w konkretnej chwili, później owocuje na konkretny projekt. To już są takie części składowe, które gdzieś kolekcjonujemy w głowie. Ja myślę, że to od tego się zaczyna, od takich małych, pięknych rzeczy na co dzień. Jesteśmy i rozmawiamy w Krakowie. W Krakowie nie jest trudno znaleźć piękne miejsca, kościoły, architekturę, wnętrza. Które miejsce jest wasze ulubionym właśnie do poszukiwania takiej inspiracji? Oczywiście wzdłuż Wisły, prosto do radia. Tak, ja studiowałam w Krakowie i wiele lat spędziłam w Krakowie, więc mam takie swoje miejsca. Bardzo lubię Kościół Franciszkanów. Ostatnio to mam w głowie, ponieważ inspirował mnie bardzo do projektu. To są przepiękne freski Wyspiańskiego, więc to jest takie piękne miejsce. Myślę, że ta historia, która jest w tym mieście, ma bardzo dużo smaczków i czy to są dobra kultury współczesnej, czy to jest sztuka współczesna, czy to są stare muzea, możemy fajne inspiracje znaleźć, bardzo aktualne. I czy to właśnie chcemy zrobić coś klasycznego, czy pomieszać pracę z nowymi technologiami, z innowacją, to w Krakowie jest bardzo fajnym, inspirującym miejscem. Według mnie. Olga, masz swoje ulubione miejsce? Ja osobiście w Krakowie bardzo dobrze się odnajduję, poznaję wspaniałych ludzi, czego się nie spodziewałam, kiedy tutaj przyjeżdżałam na studia. Nie spodziewałam się, że spotkam aż tak grono fajnych osób. Przez jakby lata studiów głównie byłam powiązana z malarstwem, ze sztuką, z historią sztuki. Obecnie, kiedy podjęłam decyzję wstąpienia jakby w nową branżę piękna i kiedy postanowiłam zająć się makijażem, również jakby mam szansę spojrzeć na to, ale z innej perspektywy. Jest to zupełnie inny świat, ale równie silnie związany z kolorem, z estetyką, no i przede wszystkim z pięknem. I przede wszystkim, tak jak powiedziała tutaj Dominika, przede wszystkim ważna jest obserwacja, bo na tym wszystkim bazuje cały dalszy rozwój tego, co tak naprawdę chcemy stworzyć. I myślę, że Kraków jest idealnym miejscem właśnie ku temu. A lubicie szukać też inspiracji w internecie? Jak postrzegacie, bardziej wolicie i silniej na was działa to, co widzicie w rzeczywistości, czy bardziej to, co jest takie egzotyczne i zauważone w internecie, na stronach internetowych? No ja przyznam szczerze, że jestem tradycjonalistką i raczej w internecie nic mnie aż tak nie pobudza. Raczej takie w naturze, nawet podczas zwykłego spaceru, coś jest silniejszym bodźcem dla mnie osobiście.
No ja tutaj popieram w dużej mierze zdanie koleżanki ze względu na to, że jednak internet atakuje nas ogromnym jakby natłokiem informacji, różnych fotografii, które czasami nie zawsze są porównywalne z tym, co jest w rzeczywistości. Jednak odwoływanie się do tego, co mamy w realu, w rzeczywistości, do natury, do człowieka po prostu, którego widzimy naprzeciwko siebie, jest tutaj największym, najlepszym jakby przykładem. Ja tak samo jakby wykonując makijaże, wcześniej malując, dalej malując obrazy, o wiele łatwiej jest mi spotkać się z kimś, porozmawiać, zobaczyć tą osobę, no i wtedy jakby wszystko zupełnie inaczej wygląda i jest prawdziwe. Tak jest moje tutaj zdanie na ten temat. Jak byście przekonali osoby, które nie doceniają piękna albo nie umiem go zauważyć, w tym natłoku informacji, o którym już wspomnieliśmy, że jest wiele takich bodźców, które na nas bardzo niesprzyjająco działają, jak spojrzeć na świat takim pięknym okiem. Z waszej perspektywy na pewno jest to też bardzo wartościowe, co byście poradziły. Czy bardziej szukać kolorów, malarstwa, czegoś wyjątkowego, czy skupić się wokół historii? Czy idziemy bardziej w taki nowoczesny sposób poprzez takie przekładanie motywów na tkaniny, na piękno, na takie detale? Znaczy z tą nową technologią to jest trochę tak, że teraz wszystko ma być szybko i perfekcyjnie. A z rzemiosłem jest zupełnie na odwrót, bo mi osobiście bardzo trudno jest zrobić szybko i perfekcyjnie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Unikatowe rzeczy nie są perfekcyjne, bo mają ten czynnik ludzki w sobie. Więc stawiamy na taki długotrwały proces, kiedy artysta wkłada swoją naturę, przekłada na macierz takiej nowoczesności to, co do tej pory możemy spotkać i wypuklacie to wedle swojego uznania, wedle swoich zmysłów, żeby wyszło w takim projekcie, jakie tworzycie. Dokładnie, tak też mi się wydaje, że wszystko zależy od tego, jakie kto ma wyczucie estetyki i czego oczekuje. No i jaką ma definicję piękna, bo tak naprawdę jakby możemy to interpretować na wiele różnych sposobów i piękno na przestrzeni jakby lat, wieków, dekad było jakby tutaj postrzegane w przeróżny sposób, inaczej w starożytności, inaczej w średniowieczu, podczas romantyzmu i każdy jakby malarz na swój sposób jakby tutaj interpretował zagadnienie, tak samo Rubens czy nawet Da Vinci, każdy jakby inaczej nawet przedstawiał kobiety, jeżeli już spojrzymy na to zagadnienie. I akurat dla mnie to jest ogromna inspiracja też, bo jakby staram się taką przeprowadzić analizę tutaj ze względu na to pewnie, że jakby jestem studentką ESP, to cały czas gdzieś tam mnie ciągnie do historii sztuki, to cały czas jakby tutaj ten swój makijaż, który rozwijam się w tej dziedzinie, staram się cały czas gdzieś zaczerpywać takie właśnie inspiracje i odpowiedzi na konkretne pytania w tym, co już gdzieś poznałam, nauczyłam się, z czym miałam gdzieś do czynienia, bliższe albo gdzieś dalsze, więc jakby staram się tutaj patrzeć z tej perspektywy. Jest to dość ciekawe, bo jednak właśnie takie łączenie dwóch zawodów, które są ze sobą pokrewne, ale tylko załóżmy na bazie kolorystycznej, estetyki, łączenie jeszcze w inny sposób, właśnie taki dodatkowo połączeń historii sztuką, gdzieś z jakimś takim myśleniem innych ludzi dawniej, no przynosi czasami bardzo ciekawe efekty, które też mnie zaskakują, więc akurat takie jest moje spostrzeżenie. No comprendo, para evitarlo todo intenté caerás en su trampa, el riesgo no importará. Operacja styl, to rozkładamy piękno i estetykę na kawałki. Podstawowe pojęcie naszej audycji już znacie. Natomiast dwie dziewczyny, które są dzisiaj ze mną, postarają się opowiedzieć, jak one mogą wpłynąć na to, że to piękno może być bardziej wyjątkowe. Tutaj Dominika jest projektantką biżuterii wnętrz. Jeżeli też się zastanawiacie, co to oznacza, za chwilę wysłuchacie, na czym taka profesja polega i co wyjątkowego może się wydarzyć, jeżeli taką ozdobę kupimy sobie do domu. Dominika, opowiesz nam trochę, jak tworzysz taką biżuterię wyjątkową do wnętrz? Sama nazwa narodziła się bardzo przypadkowo, więc bardzo trudno czasem używać tego terminu, biżuteria wnętrz. Pokrótce projektuję elementy do wnętrz typu meble, mogą to być lustra, bardzo zdobne, w ceramicznych ramach. Głównym materiałem, z którym pracuję, jest właśnie ceramika. I wychodząc od ornamentów, kolorów, tworzę z tego różne kompozycje, bardzo nieszablonowe, bawię się formą i poznając osobę, dla której tworzę projekt, tworzę dla niej coś wyjątkowego w oparciu o jej pasję, o jej zainteresowania, o kontekst, o wszystkie
informacji na temat wnętrza, miejsca, dla którego jest przeznaczony mój produkt. I od tego zaczynamy. Zaczynamy od, tak naprawdę od osoby, od poznania kogoś i później zaczyna się cała praca twórcza. Możesz opowiedzieć o jakimś projekcie, który tworzyłaś ostatnio i który zapadł ci w pamięć ze względu na wyjątkowość? Ostatnio w dużej mierze zajmuję się produkcją luster w ozdobnych ramach. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ każde lustro jest unikatowe i to pozwala nam na te spojrzeć na siebie też w innych ramach i stworzyć ramę dla nas, specjalnie dla nas, jak kobiety. Dbamy o siebie i chcemy wyglądać pięknie. Myślę, że piękne lustro w mieszkaniu jest fajnym podkreśleniem tego piękna, o które nam w życiu chodzi. Przede wszystkim lustro też pokazuje nas w naszym obliczu. Nieczęsto i nie zawsze mamy ochotę spojrzeć w to lustro. To też może być motywacja, żeby siebie w nim zobaczyć w pełnej krasie. Ale jeszcze a propos luster. Powiedziałaś, że bardzo fajne sformułowanie, że tworzysz też ramy. W psychologii i w takim ogólnym rozumieniu ramy to też są takie szablony, w których poruszamy się w każdym dniu. Właściwie tak sobie budujemy codzienność. To też może być pretekst, żeby zmienić i wyjść ze strefy komfortu. Więc nie tylko zmieniając lustra zmieniamy kawałek wnętrza, ale też ramy i postrzeganie siebie. Dokładnie tak. Opowiedz nam też, gdzie można twoje... Solemika. Tak nazywa się moja marka i możecie ją znaleźć po prostu na stronie www.solemika.com. Tam są aktualne projekty, obecne realizacje i te, które już robiłam wcześniej. Ponieważ poza tym, że tworzę nowe rzeczy, czasami zajmuję się również renowacją i rekonstrukcją tych brakujących starych dzieł z elementami ceramiki. Ważne jest podkreślanie tego piękna i dbanie o nią w dobie dzisiejszych czasów, kiedy tak często wymieniamy przedmioty na nowe. Czasem lepiej zadbać o to, co już ma swoją wartość i swój czas. I odkrywasz to piękno ponadczasowe. Otóż to. A teraz, jak zrobić, żeby w tym lustrze wyglądać dobrze, opowie nam makijażystka Olga, która jest z nami dzisiaj w studiu. To jest dość jakby trudne pytanie, szczerze mówiąc. Zawsze wydawało mi się to takie hop-siup, szczerze mówiąc, że tak naprawdę makijaż to przecież nic wielkiego, nic takiego i gdzieś tam sama po prostu wykonywałam jakiś na szybko, pochopny. W momencie, kiedy zdecydowałam się właśnie, żeby się doszkolić w tym temacie, odkryłam, jak naprawdę jest to ogromny temat i jak po prostu tak naprawdę jest to temat rzeka. Okazało się, że ile jest kobiet na świecie, tyle po prostu może być różnych makijaży, różnych typów urody i piękna, więc dało mi to ogromną jakby motywację do dalszego działania, do dalszego rozwoju. W ostatnim czasie miałam okazję uczestniczyć w targach kosmetycznych i usłyszałam takie stwierdzenie, że makijaż jest nauką. I myślę, że jest w tym bardzo, bardzo dużo prawdy, ponieważ nie tylko wiąże się z pięknem, również wiąże się z chemią, z posiadaniem informacji na wiele tematów związanych z kosmetykami. Również jest połączony w ogromnej mierze z kosmetologią, więc jakby jest to temat niezwykle głęboki, ale wracając do piękna, myślę, że jakby przede wszystkim budujące jest dla mnie to najbardziej w tym działaniu moim, kiedy widzę, jak dany makijaż dodaje pewności siebie i jakby radości kobiecie po wykonaniu. Jest to dla mnie jakby ogromna motywacja i myślę, że na ten moment największa w całym moim działaniu. Oczywiście jest to proces. W momencie, kiedy rozpoczynam wykonywać makijaż, przede wszystkim rozmawiam z klientką, rozmawiam z osobą, która w danej sesji, w danym czasie będzie miała wykonywaną sesję, znam temat, staram się wgłębić jakby w cały schemat działania danego, okazję czy tematykę. No i od tego wszystkiego jakby rozpoczynam analizować, co dla danej osoby jest najlepsze, więc jest to dość długi proces. Czasami mam niewiele czasu na wykonanie tej analizy, ponieważ czas nagli albo warunki są niesprzyjające, ale myślę, że jest warte poświęcenia uwagi tutaj, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej.